Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Quester i witam Was oczywiście już w drugim odcinku z gry Castlevania Lord of Shadow 2. Ostatnio właśnie zdobyliśmy ten mieczyk, zabijając potwora. Teraz Wam pokażę taki jeden bajerek, który odkryłem dopiero po 20 minutach gry. Oczywiście tu mi pisało, przytrzymaj, lewy. No to dobra, trzymam lewy. Ale nic się nie dzieje. Może walnąć, może w tym coś nie. Trzeba nacisnąć Q. Zobaczcie. No, myślałem, że mnie coś trafi po prostu. Po czym się jednak okazuje? No, jednak jest naprawdę warte, aby mieć. Dobra. Aby mieć jednak tego. Pada, ponieważ no dzięki niemu naprawdę. No, być ta się tak fajnie zamroziła. Ponieważ dzięki niemu naprawdę. Jumpuj. Dobra. Dzięki padowi możemy naprawdę sobie pograć normalnie. Nie wiem, o co w tym chodzi. Czy to jest tak specjalnie jakoś zrobione, czy co? Co w tym chodzi? Co tu znowu jest? Znowu jakaś kuleczka. Cóż tu znowu jest? No to już sobie to wezmę. Bardzo eleganckie. Czyli dzięki temu będziemy niewidzialni. Chwila. Nic co, no nie jesteśmy niewidzialni. No to jednak nie wiem, o co chodzi. Myślałem, będziemy niewidzialni. Aha, chyba że to trzeba tutaj wypić. Ale już tego nie mam. Poszukajmy sobie tych właśnie wszystkich skrzyneczek. No właśnie, tak jak sądziłem. Będzie tutaj skrzyneczka niebieskie, jednak niebieskie. Czyli to będzie do naszego miecza, który. No i właśnie, kolejna rzecz, który nie wiem, jak tam wejść. Ja nie mogę patrzeć na samą górę. Na samą górę. Nawet nie wiedziałem o tym. Tam coś jest. Na razie tam nie wchodzę jeszcze, bo to może być jakiś boss czy coś takiego. Dlatego się jednak cofniemy i pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj. Co tutaj mamy? Aha, no tak. Jakiś klucz. Skąd wziąć klucz? Kto mi powie, skąd wziąć klucz? A bardzo. Bardzo, ale to bardzo fajna muzyczka. I jump. No w sumie to takie nie jest już trudne, bo myślałem, że na początku to jednak będzie troszeczkę. No to bardzo chętnie. Znowu niebieskie. No jednak chciałbym zobaczyć to czerwone, gdyż zostało mi jeszcze jedno do znalezienia. A nie wiem, jak to zdobyć. Czegoś tam jeszcze nie. Nie, nie masz tam nic. A więc dobra. Oh fuck! Wiem to chociaż. Chyba tak. No za sobą się rozbujałem, myślałem, że to jednak będzie troszeczkę lepsze już. I teraz na pewno. Dobra. Tam? Ale da się jednak, jednak się da.
Dobra. Mamy tu jakiś klucz, którego nie wiem jak zdobyć. No niestety, ale no nie wiem, nie wiem. Nie da się tam jakoś wejść, bo tam na pewno będą jakieś kuleczki. No ale no cóż, no nie wiem, nie dam rady. Więc chodźmy i zobaczmy, co tutaj będzie się dalej nam działo. Tutaj, okej. Jest i nasza kolejna skrzyneczka. Nie, to. No bo tego nie zrobiłem. No fucking shit. No dobra, jeszcze raz. Coś tu było. No gdybym miał klucz, to bym jednak w sobie wziął, ale no jak nie ma, to niestety, no nie ma. Trzeba mi się też jakieś takie punkciki sobie nabić, gdyż chciałbym sobie coś jednak podblokowywać. Dobra. Teraz się nam powinno udać wszystko. Dobra. O, jest kolejna skrzyneczka. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Czerwone, czerwone. Jest czerwone. Zobaczymy teraz, co właściwie to nam daje. Gdyż miałem C piąte. Wydaje mi się, że nam HP. Tak, zwiększa nam HP. No, spoczko, spoczko. Czyli jeżeli zbierzemy 5 niebieskich, powinno nam dać więcej mocy w naszym mieczu. Co, mam z tego po prostu skoczyć sobie tak? Czy jednak coś tu jeszcze będzie ciekawego? A, to się po prostu nie da skoczyć, tak? Musiałbym coś wykombinować. Na tą szatę? Nie, jednak może nie będę Oho! Przeżyję? Przeżyję. Jest i kolejne piąte. Nie piąte, tak powiem się, trzecie. Piąte było czerwone. Dobrze, dobrze, zbieramy naszą kolekcję. Nie, tu się już nie da. Dobra. Chodźmy dalej. Znowu sobie coś znaleźliśmy? Nie. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie zatrzymać film i przeczytać sobie te notatki, które są właśnie w... Są właśnie te notatki, które znajduję. No mi się po prostu nie chce czytać. No i tyle, no i po prostu, no. Tak już, po prostu. Coś tu jeszcze mogę znaleźć? Chyba nie. Muszę dowiedzieć, jak zdobyć te rzeczy za tą kratką. Jest i nasz chłopiec, którego szukaliśmy. Stop! My lord! My friend! Co jest grane? Kill anyone who tries to take you away from To jest jakaś krew, tak? Tylko nie jestem pewien, o co właściwie tutaj chodzi. This boy is under my protection. You're not our lord anymore. Coś mi ta gra tak przycina trochę.
Mam nadzieję, że wy tego nie odczuwacie. Dobra. Już jest wszystko w porządku. Powinienem znowu tego. Czemu koło nas? Nie wiem o co chodzi. Aj. Musicie zobaczyć, czym się dokładnie bloczy, gdyż. No nie pamiętam. A, wstawaj szybko. Ile jest tych potworów jeszcze? Dobra, wiem, że unika się na pewno shiftem. Właśnie miał taki troszeczkę jeden taki problem z shiftem. Gdyż na początku nie wiedziałem właściwie o co chodzi, ponieważ co to jest? A, jakieś punkciki. Ponieważ w tutorialu nie działał mi shift i nie wiedziałem o co chodzi. I to się właśnie zastanawiam, czy trzeba usunąć tę grę, zainstalować od nowa. Z tego powodu... Ile jeszcze mam ich bić? Dobra już. Z tego powodu właśnie... Miecze miałem zabić, tak? Z tego powodu... No nie mogę tego tak szybko nagrywać. Ale jednak udało się. I jest nasz mieczyk. Oczywiście. Wydaje mi się, ale też nie jestem pewien. I had no choice. Yes. You did. Take this. Use it. And I will come. Is this real? Chciałem powiedzieć o tym, że te kraty, tak mi się po prostu wydaje, ale nie jestem pewien, będziemy mogli zniszczyć pięściami takimi, gdyż będziemy je mogli zdobyć. Ale też nie jestem pewien. No i dobra, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że rzeczywiście film wam się spodobał. Będzie taki krótszy odcinek, gdyż no... No nie chcę taki długi nagrywać. Chyba, jeżeli ten film będzie no zbytnio bardzo krótko trwał, to jedynie złączę z następnym. No ale tak czy jak, cześć i na razie.